Jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku właśnie, gdzie od niedzieli odbywają się uroczystości związane z 30. rocznicą częściowo wolnych wyborów. W Polsce przede mną siedzi opozycjonista z czasów PRL, działacz KOR-u, także członek Solidarności Zbigniew Janas. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Ale dzień też dobry, trzeba powiedzieć, że przede wszystkim uczestnik tamtych wydarzeń. No tak, posłem zostałem. Właśnie, właśnie. Z tego zdjęcia. No i właśnie, i cofnijmy się właśnie te 30 lat wstecz. Usłyszałam wczoraj pana taką wypowiedź, że pan o sobie myślał tak, no ja, taki robol z Ursusa, mam startować do Sejmu, a dowiedział się pan o tym, że powinien, że taka jest konieczność, że taki jest imperatyw, dowiedział się pan od Jana Lityńskiego, współzałożyciela KOR-u. Tak? Oczywiście. Zresztą Janek Lityński, to wiele różnych rzeczy się wiąże z moim przyjacielem. No między innymi jedno z pierwszych spotkań robotników, które ja organizowałem w Ursusie z Janem Lityńskim, bardzo ważny człowiek w moim życiu. No i on panu kazał startować, tak? Kazał. No, no powiedział. Powiedział, zadzwonił do mnie. Zbyszek, ja no byłem musisz. Tak, Zbyszek, musisz. Oczywiście zacząłem się strasznie śmiać najpierw, bo to po prostu było jakby z mojego punktu widzenia śmieszne, że ja mogę. Ja, dopiero co niedawno wyszedłem z więzienia, ja tu mam być posłem. No ale Janek był bardzo przekonujący, no że ja to rozumiałem, no bo po prostu no, trzeba wykonać jakąś pracę. Jak Janek ostatnio powiedział na uniwersytecie, to było, ja byłem też takim naturalnym wyborem, byłem znany gdzieś tam opozycjonistą, szefem Solidarności w Ursusie. To był okręg wyborczy Ochota. On się nazywał Ochota, ale on tak naprawdę był bardzo duży, bo tam i Grodzisk i... Miejscowości podwarszawskie. Tak, podwarszawskie, to był duży, duży okręg wyborczy. No i trzeba było po prostu ciężko pracować. Ja no byłem znany z tego, że umiem ciężko pracować. No i zdobył pan w oparcie 82% tak głosujących jest, na pana, tak oddało jest swój głos, no to dzisiaj taka, to taki wynik, już no nie do pomyślenia. To absolutnie już nie do pomyślenia, natomiast to nie było tak dane po prostu. To znaczy była ciężka praca. A ja jak ciągle... pan zapracował w takim razie na ten były wynik? Dziesiątki, ja już nie liczyłem nigdy, ile ja tych spotkań miałem. Mówię dziesiątki, a może 100 tych spotkań. Ja właściwie wszędzie byłem i w różnych układach, i mniejsze, i większe spotkania, i wielkie wiece, które się odbywały w tych miasteczkach. Ja to wszystko zresztą bardzo dobrze pamiętam, bo jeździli ze mną wspaniali polscy artyści. Bo w ogóle było tak, że ten świat artystyczny się włączył w te wybory. No bardzo intensywnie. Bardzo jak intensywnie. Nigdy wcześniej. I oni wprowadzali przez swoje czytanie tekstów, deklamowanie jakichś wierszy ważnych, oni to wybierali, adekwatne do tych spotkań, do też naszej odpowiedzialności, wprowadzali taką atmosferę powagi. Bo to była poważna sprawa. No, walczyliśmy o niepodległą Polskę, o wolną Polskę. Rozstrzygały się wtedy losy Polski, ale jaka była wtedy właśnie, pan mówi, że to była atmosfera powagi, no ale przecież wyborcy również musieli pana o coś pytać. O co pytali, nie wiem. Pani redaktor. Czym byli zainteresowani? Jakie trochę moja bolączki? Wina. Dlaczego moja wina? Wina, bo ja bym powinienem przywieźć odnalezione po 30 latach, dosłownie 2 tygodnie temu, moja żona znalazła w domu pytania, które ja dostawałem w czasie tych spotkań. I to jest plik takich pożółkłych kartek. Ale najczęstsze na pytanie... Których, wie pani, ja jeszcze tego nie przejrzałem, no ponieważ są obchody, ale ja praktycznie nie mam czasu. Sobie ale wie pani, ludzie, ja to udostępnię. Ja to udostępnię. Ja zeskanuję te wszystkie pytania, bo to jest właśnie jak gdyby pokazanie, jak wyglądała tamtejsza rzeczywistość. Czym ludzie żyli, wczoraj czego się Bogdan bali i na co liczyli. Lis opowiadał, co mnie też się zdarzało. Zdarzały mi się pytania, kiedy wy zrobicie porządek z tymi Żydami. Zdarzały mi się pytania o Wilno, Lwów. To wszystko to było. Czy odzyskamy? Tak, czy odzyskamy. Trzeba było się z tym zmierzyć. Bo oczywiście było oczywiste, że nie będziemy się o to bić, bo najpierw to musimy w Polsce zwyciężyć, a poza tym te narody, Ukraińcy, Litwiny mają prawo do swojej własnej państwowości, chociaż jeszcze wtedy to mało kto o tym myślał, albo myśleli ludzie, ale raczej nie mieli nadziei, że to się uda. A ta skala zwycięstwa was zaskoczyła jednak, bo władza komunistyczna dostała przede wszystkim łupnia w Senacie. 99 mandatów przypadło opozycji. Znaczy myśmy wiedzieli już w którymś momencie,
że wygramy, natomiast nie było wiadome, czy ta wygrana przełoży się na w ogóle wygraną Polski. Dlatego, że mieliśmy z tyłu głowy, przecież mieliśmy swoje doświadczenie z komunistami, że to się po prostu może skończyć tym, że mówiliśmy to dosyć otwarcie, że w którymś momencie do obozów internowania może jeszcze gorzej odjedziemy. Ale po pierwsze, to byliśmy ludźmi, którzy nie mieli w sobie strachu, bo jednak byliśmy ja miałem 11 lat za sobą działalności opozycyjnej w ciągłym zagrożeniu, tak? W ciągłym wsadzaniu do aresztu, w końcu do więzienia i tak dalej. To wszystko były doświadczenia moich przyjaciół wszystkich, prawda? Więc nie mieliśmy takiego stracha, natomiast no, obawialiśmy się o losy też Polski, no, do czego to zmierza i do czego może zmierzać. I oczywiście ta wygrana, taka bardzo zdecydowana, no, tworzyła pewne nowe zagrożenia, ale jak wiadomo i komuniści, i my dotrzymaliśmy tych zobowiązań, co niektórzy dzisiaj wykorzystują i nas o to oskarżają, ale ja myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo wygrała tak naprawdę na tym Polska, a że tak powiem, te wszystkie inne rzeczy są właściwie poboczne. To, że doszło do takich wyborów i w takim kształcie, no to jednak musiały zapaść wcześniejsze uzgodnienia podczas obrad Okrągłego Stołu. No i ten spór się cały czas toczy. Czy Okrągły Stół był potrzebny? Czy to jest zdrada narodowa? Czy to była zdrada elit solidarnościowych, które dogadywały się z komunistami? Czy też jednak konieczność dziejowa, że inaczej się nie dało? To była konieczność dziejowa. To jest ciekawe, bo na przykład... Obecna władza próbuje pisać jak gdyby nową historię, prawda? Bez Lecha Wałęsy, bez właśnie z Okrągłym Stołem jako zdradą i tak dalej, to najciekawsze w tym wszystkim jest to, że na przykład w tym obozie jest Jarosław Kaczyński, był Lech Kaczyński i oni obaj, o ile wcześniej w Solidarności nie mieli wielkiego znaczenia, Bogdan też Lis o tym opowiadał, że jak była kampania, to Lech Kaczyński z nim jeździł, bo wiedział, że Bogdan jest bardzo znany, no bo przecież był sygnatariuszem porozumień sierpniowych, a on nie. Natomiast oni wpływ na już Okrągły Stół, na Magdalenkę i to uzgodnienia w Magdalence obaj mieli bardzo duży. A dzisiaj ich ludzie mówią, że to zdrada. To znaczy co? Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński zdradzili? No nie. No ale wiele to osób to mówi, jest że... wszystko takie nie, pozbawione logiki. Ja wie pani, zobaczyłem w sali BHP wystawę Solidarności Walczącej. Teraz. To było, nie wiem, czy ona jeszcze jest, teraz nie byłem, ale poprzednim razem, to było parę miesięcy temu, może rok temu. I była taka wystawa, gdzie kończy się wszystko zdradą przy Magdalence, że tutaj zdrada. Jak pani myśli, jak państwo myślą, czyjego tam zdjęcia o Magdalence nie było? No czyjego, proszę nam powiedzieć. Lecha Kaczyńskiego, który tam był. I więc tak można zakłamać każdą historię i próbować ją na nowo napisać. Już nawet sobie pomyślałem, że ja po prostu wezmę zdjęcie i nakleję im tam, gdzie Lech Kaczyński jest. On mi o tym opowiadał, o Magdalence, bo na 10. rocznicę Okrągłego Stołu myśmy razem, właściwie całą tą część przednią w Business Class zajęli działacze Solidarności, ale nie tylko, bo lecieli również dwaj biskupi, Orszulik i Dębowski. Lecieliśmy do Ann Arbor, na uniwersytet, który zorganizował wielką sesję międzynarodową o Okrągłym Stole. I tak się zdarzyło, że Adam Michnik z Lechem Kaczyńskim już po pół godzinie już się na siebie zdenerwowali, już nie chcieli gadać, więc Adam Michnik poszedł tam do biskupów. Szkoda, że nie miałem aparatu, bo mogłem zrobić zdjęcie, jak Adam klęczy przed biskupami i gadają cały czas, bo taka tylko pozycja tam wychodziła. Więc dobrze, to ale szkoda. Jaka jest puenta tej historii? Ale puenta jest taka, że Lech Kaczyński mi całe 9 godzin, prawie 8, opowiadał o Magdalence, o Okrągłym Stole, o tym, jak on był dumny z tego, że brał w tym udział i miał z czego być dumny.
No nie mam nagrań z tego, no bo wtedy nie było zwyczaju nagrywania się, tak, jak teraz, ale myślę, że są różne sytuacje już oficjalnie, w których Lech Kaczyński o tym opowiada, więc dzisiaj mówienie o zdradzie to jest też uwłaczanie jego pamięci. Ja mam to prawo powiedzieć, dlatego że ja, jak Lech Kaczyński mnie zapytał, czy ja przyjmę od niego odznaczenie, to powiedziałem, ja na ciebie nie głosowałem, ale jesteś prezydentem naszego kraju. Ja od ciebie przyjmę i nigdy nie oddam tego odznaczenia od Lecha Kaczyńskiego. I tu musimy postawić wielokropek. Z nami jest Zbigniew Janas. Cały czas jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. To tyle w części radiowej. No ale dla prawicy rocznica tych wyborów no nie jest taka warta świętowania. Nie będzie tutaj prezydenta, nie będzie premiera. To pana boli? Jesteśmy na jesteśmy teraz już, tak. Jesteśmy w internecie, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy cały czas. Cały czas, tak? No bo, to znaczy nie, ja po tej władzy niczego dobrego się nie spodziewam, niczego, więc nie jestem zawiedziony też. Natomiast dla mnie ważne jest spotkania tutaj z ludźmi, którzy, to jest w ogóle niesamowite, no spotykam, bo oczywiście mnie zaczepiają, chcą sobie zdjęcie zrobić, pogadać. Ludzie, proszę pana, ja przyjechałem z Rzeszowa, ja przyjechałem gdzieś gdzieś tam z Piły. To w ogóle niesamowite, ile tu ludzi przyjechało z całej Polski. Dla nich to jest strasznie ważne. No i dobrze, no to nie ma tu władz. To jest ich problem. Bo co by nie powiedzieć, no to jest po prostu historyczna rzecz. Inni na świecie, głównie Amerykanie, ale nie tylko, również Europejczycy potrafią docenić ten okrągły stół. Ostatnio było spotkanie ambasadorów amerykańskich w Polsce. Było dwóch moich przyjaciół też, Dan Fried i Steve Mall. I oni opowiadali o tym, jak oni to odbierali. Ja się z nimi spotkałem. Ja z Danem Friedem się spotkałem w 89 roku w lutym. I zawsze to opowiadam, bo to jest też anegdota i nie anegdota, bo Jan Nowak-Jeziorański nam tam zaprowadził, żebyśmy przekonywali Amerykanów, że w Polsce to, co się dzieje, to ma wymiar historyczny, bardzo ważny, ale nie tylko w Polsce, ponieważ ja byłem znany z tego, że ja mam kontakty w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, więc przekonywaliśmy Amerykanów też, że to nie tylko w Polsce, że to w Polsce się zacznie, ale będzie i w Polsce inne. Się zaczęło. I w Polsce się zaczęło. To pociągnęło ale za sobą pójdzie to dalej, no chociaż mało ludzi w to wierzyło, ale my mieliśmy takie zadanie do wykonania, dlatego nie byłem przy okrągłym stole, bo byłem w Stanach Zjednoczonych. I anegdota Zbigniew polega na tym, na przykład. Tak, że pan Jan Nowak-Jeziorański nas tam wprowadził do tego Departamentu Stanu. Wyszła w Waszyngtonie. Tak, w Waszyngtonie wyszła elegancka pani, a ja, jak to ja, Polak, tu robotnik z Polski, pocałowałem ją w rękę. Co w Ameryce było nieprzyjęte. I co, był skandal? No i Jan Nowak bardzo się bał, że będzie skandal, ale potem do mnie zadzwonił i mówi, wie pan co, nie miałem racji. Bo pani jednak powiedziała mi, że jest zaszczycona, że wreszcie jakiś mężczyzna pocałował ją w rękę, a to była Condoleezza Rice. Więc myśmy mieli oczywiście tam bardzo poważne rozmowy, poza anegdotą, która jest prawdziwa, naprawdę tak było, to były niesłychanie ważne rozmowy. Jan Nowak-Jeziorański, ciągle trzeba przypominać jego rolę. On miał tam niesłychany autorytet. Dan Fried też na tym spotkaniu o tym mówił. Ja zresztą podniosłem rękę, akurat mi nie dali wypowiedzieć się, ale właśnie chciałem powiedzieć chyba nie dziwię, o jego... bo pan zagada każdego. Tak, o jego roli, ale właśnie chciałem powiedzieć o jego roli. Dan Fried mi, że tak powiem, to zabrał ten temat. Dlatego, że... A powiedział coś strasznie fajnego. Mianowicie, mówi, ciągle się na nas wściekał, że nie wystarczająco dużo robimy dla Polski, mówi, i ciągle do nas dzwonił i tam nas objeżdżał. A jak nas już objechał i tego, to na końcu zaśpiewał, jeszcze Polska nie zginęła przez tę słuchawkę. Nieprawdopodobne zupełnie. Ale po polsku. A, no, jak no, Jan Nowak-Jeziorański po polsku śpiewał. No wszyscy, tak. No tak, bo Dan zresztą mówi świetnie po polsku też, do dzisiaj przecież.
Więc to pokazywało, jak można było liczyć tam na tą Polonię, na tych, którzy tam zostali. No bo ja jak byłem w lutym, spotkałem się ze Zbigniewem Brzezińskim i też lobbowaliśmy u najbardziej znanych Polaków. Spotkaliśmy się z Jerzym Kosińskim u niego w domu. Wypiliśmy litr wódki z Czesławem Miłoszem u niego w domu w Berkeley. Więc z widokiem zresztą na Głowa bolała. Wszystkim opowiadali o tym, co się tutaj dzieje, czego się można spodziewać. Prosiliśmy ich również z szefami związków zawodowych amerykańskich, które wtedy były bardzo potężne. I lobbowaliśmy na rzecz Polski. Mówiliśmy, wspierajcie nas, pomagajcie nam, bo jest tutaj, dzieje się tutaj historia i ona może zmienić świat. I jesteśmy 30 lat później. Jakby pan te 30 lat określił. Jaki jest bilans tych 30 lat? Bilans, niezależnie od tego, jak dzisiaj postrzegamy tą rzeczywistość, politykę i tak dalej, bilans jest cudowny, wspaniały. Nie uszczegliśmy się błędów. A nie patrzy pan trochę przez różowe okulary? Nie, nie. Polska jest niepodległa. Polska jest wolna. Ma rząd wybrany przez naród, przez społeczeństwo, przynajmniej jego część. No mamy demokrację. Ale taką mamy demokrację. Jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej. No, czy myśmy mogli marzyć w ogóle w tamtych latach o czymś takim? My byliśmy trochę naiwni i marzyliśmy o tym, że zwyciężymy komunistów, chociaż mało kto dookoła nas wierzył w to. Nawet czasami nam bliskich osób. Ale żeśmy o tym marzyli. Jak dzisiaj pamiętam tą, można powiedzieć, taką, można powiedzieć, filmową wstawkę, kiedy jest luty może 82 roku, czyli sam początek prawie stanu wojennego, czołgi na ulicach, patrole i tak dalej. I siedzimy ze Zbyszkiem Bujakiem, już ścigani listami gończymi, prawda? I w którymś momencie tak rozmawiamy o tym, co się dzieje, martwimy się o różne rzeczy, ale w którymś momencie Zbyszek mówi, wiesz, no jest trudno. I tak podskoczył. Uderzył pięściami w stół i mówił, ale wiesz, co jest najważniejsze? Że to my obalimy tych komunistów. 82 rok. Więc można nas posądzać o naiwność i brak rozsądku, ale okazało się, że jednak naprawdę obaliliśmy ten system. Tylko pytanie, czy jednak nie można było zrobić więcej? Teraz mówię o planie Balcerowicza, że to jednak była terapia szokowa. Też to jest cały czas oceniane w różny sposób. I to pewnie będzie budziło kontrowersje na wieki wieków. Amen, tak można powiedzieć, tak jest, że można było jednak to zrobić w łagodniejszy sposób. No, znaczy, bo to za sobą jednak pociągnęło wielkie koszty społeczne. Ale gdybyśmy nie zrobili, to prawdopodobnie, bo to jest ten bilans byłby inny, ale być może koszty społeczne byłyby nieporównywalnie większe. Wie pani, to, że PiS dzisiaj mógł przyjść do władzy i dosłownie następnego dnia wprowadzić 500+ i tak dalej, to przecież skąd to się wzięło? To oni zarobili na to? Nie. Nie, no mówią to poprzednie przecież, rządy że na to zarobiły, więc one mogli przyjść, wyciągnąć odzyskiwanie 30, podatków, tak, 30 słyszymy cały miliardów czas. Mogli uruchomić. Ja nie mam o to do nich pretensji. Ja uważam, że być może był na to czas, zresztą to widać też po wynikach, ale okej. Okay. Ale być może ale poprzednicy powinni byli powiedzieć, że będą transfery socjalne w następnej kadencji. Przecież tak. Mogli to również obiecać poprzednicy. Mogli, powiedzieć, że teraz jest ten czas, żeby również społeczeństwo jasne. Partycypowało w tych owocach rozwoju. Oczywiście. I dlatego dzisiaj PiS ma takie wyniki, jakie ma. Ja nie mam o to pretensji do moich rodaków. Być może powinni się zastanowić, czy to nie za daleko idzie, bo koszty będą w którymś momencie tego. Natomiast na razie to oczywiście w moim środowisku to dosyć jest krytycznie przyjmowane, bo ja byłem od początku zwolennikiem tego 500+, tylko uważam, że na pierwsze dziecko jest absolutnie konieczne. Tylko ja uważam, że trzeba podnieść podatki dla najbogatszych, bo to jest uczciwe. No, socjalista. Płacą więcej, ale też dostają oczywiście transfer, jak mają dzieci i tak dalej. Natomiast, ale to jest dyskusja jakby na inny czas. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, to
wszystkie rządy od 89 roku, podejmując czasami bardzo trudne decyzje i płacąc za to cenę polityczną, zarobiły na to, że można było takie transfery zrobić. I to te transfery głównie zdecydowały o tym, że w ostatnich wyborach do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwości zdobyło aż taki wynik rekordowy. Bez przesady. Żadna władza do tej pory... parę procenta. Żadna władza takiego wyniku już do tej pory nie miała. No, ale ja chcę przypomnieć, nawet wczoraj zapytałem Marka Borowskiego, senatora, ile oni dostali jako SLD. 41% dostali. No, a tutaj jest... Byli bardzo blisko. Więc, 46. Więc troszkę więcej, ale władza, która rozdaje dziesiątki miliardów, ma tą PiS telewizję, która pakuje tą propagandę, że aż po prostu się niedobrze robi, to zresztą nie tylko w tym środowisku u mnie, ale ja już słyszę z drugiej strony też, że to po prostu oni się też czasami zaczynają wstydzić tego, no co tam wyprawiają. No to jeśli ktoś ma takie możliwości, to nie ma się co dziwić. No to zdecydowało o tym, że PiS wygrało, oprócz tego, że są transfery socjalne, oprócz tego, że jest telewizja Jacka Kurskiego, jak pan to nazwał, PiS telewizja, która pokazuje taki, a nie inny obraz rzeczywistości, to co jeszcze zdecydowało? No myślę, że zdecydowała też kampania wyborcza opozycji. Opozycji. No, która była ja niemrawa. Mówię wprost, no to w ogóle nie, przecież nie ma co ukrywać, że byliśmy rozczarowani, jesteśmy rozczarowani kampanią wyborczą, ale... To znaczy jesteśmy. Znaczy, patrzyliśmy i, że tak powiem, że właściwie bardzo wielu tych kandydatów w ogóle nie widać. To przecież to już wiemy dzisiaj, prawda? Mam nadzieję, że opozycja się uczy. Bo ja uważam, że raz taki błąd można popełnić. Najgorzej, kiedy się drugi raz by taki błąd popełniło. To jest, i teraz wracamy do 30 lat wstecz i przypominam, że myśmy wygrali te wybory nie dlatego, że byliśmy namaszczeni, tylko dlatego, że wykonaliśmy olbrzymią pracę. Wszyscy jeździliśmy razem, wspomagaliśmy się, mieliśmy kontakt z ludźmi, mieliśmy właśnie te spotkania. Wtedy nie było też internetu, nie było mediów społecznościowych. Można używać internetu, tych społecznościowych, ale to jest zawsze jako narzędzie wspomagające. Podstawowe musi być rozmowa z ludźmi. Trzeba rozmawiać z ludźmi. Mają ruszyć tyłki. Cztery litery. I mają pojechać w Polskę, mają się z ludźmi spotykać, mają, że tak powiem, wysłuchać ich racji. Jeśli chcą wygrać. Zebrać te ścięgi, bo od tego są politykami. Za to im płacimy. Żeby oni poszli do ludzi i z nimi rozmawiali i z nimi wspólnie zastanowili się, co trzeba zrobić. Więc jak może mówimy o jakimś doświadczeniu przed tych 30 lat, to mówimy właśnie o tym. Dziś jest czas na taką samą pracę, jaką myśmy wtedy wykonali. I na taką wielką mobilizację. A Donald Tusk, jego obecność w kampanii zaszkodziła bardziej, czy pomogła jednak opozycji, pana zdaniem? To jest nie do, że tak powiem, stwierdzenia. Tak, dlatego, że można by powiedzieć tak, dzięki temu, że on wystąpił, to ma opozycja 39%. Gdyby nie wystąpił, może by miała dużo mniej, a może dużo więcej. To potrzebne są do tego badania. To jest czysta intuicja. Moja intuicja mi mówi, że pomógł. Bo to były mądre przemówienia. To znaczy... Rzecz polegała na tym, że w tej gorączce takiej wyborczej, kiedy się rzuca te hasła, dzisiaj to w ogóle nie ma żadnych ograniczeń, no to w ogóle nie ma wstydu, nie ma ograniczeń, mówi się rzeczy po prostu, które wydaje mi się, że w naszych czasach wówczas to po prostu byśmy się wstydzili w ogóle powiedzieć takie rzeczy, czy zrobić. Natomiast on mówił rzeczy mądre. To znaczy takie, które jakby pokazywały w odpowiednich proporcjach te nasze sprawy. Mówiło o wyzwaniach również europejskich. To było bardzo potrzebne, to było na pewno usłyszane. I trzeba z tego korzystać. No nie wiem, dzisiaj zdaje się ma też zabrać głos. I chciałam zapytać, czego się pan spodziewa, albo co chciałby pan usłyszeć od szefa Rady Europejskiej? No na pewno nie, premiera. Czy wystartuje w wyborach, bo wiem, że tego po prostu nie może powiedzieć na razie, więc to nie ma takiej możliwości. A wystartuje pana zdaniem?
Wie pani, nie chcę spekulować. To znaczy, ja myślę, że będzie dużo uzależnione. No, powiedzmy tak, że ten wynik koalicji europejskiej z całą pewnością spowoduje, że będzie ostrożniejszy. Więc dużo będzie zależało oczywiście od wyniku wyborów jesiennych, prawda? Ja nie mam zamiaru go przymuszać, nie wiem, bodźcować, żeby powiedział, bo ja wiem, że po prostu dzisiaj za wcześnie. Chcę, żeby Donald Tusk z perspektywy jednego z najważniejszych ludzi w Europie powiedział o właśnie wyzwaniach, które nas czekają, o zagrożeniach, które są i którym Europa musi sprostać. Chciałbym usłyszeć o nowych pomysłach na Europę, o nowych pomysłach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Europy. Przecież to jest tak, że ta Europa to nie są tylko te fundusze, to jest też przecież NATO, to są programy zbrojeniowe. Chciałbym to wszystko od niego usłyszeć, jakie nas czekają tutaj wyzwania. Tylko, że też będzie chyba realizować się kolejna ekipa, czyli kolejny szef Rady Europejskiej, a chociaż no, bardziej Komisja Europejska, nowy parlament. Chyba tak. No tak, ale Donald Tusk zawsze będzie tam słuchany już, bo pełnił pan niesłychanie ważną rolę. To tak jak zresztą ludzie, którzy negocjowali nasze przyjęcie do Unii Europejskiej, no bo, a to, że poszli na przykład dzisiaj. Mówi, że czas Donalda Tuska już minął. No to jest takie typowe, takie polityczne, że tak powiem, zagranie. No minął, nie minął. No daj Boże, że tak powiem, utrzymać taką pozycję, jaką ma Donald Tusk i w Europie, i w Polsce każdemu. No to jest człowiek. Czyli pana zdaniem to jest zaklinanie rzeczywistości, tak? Że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, z realną oceną rzeczywistości? Nie, to, że nie. No to są takie zaklęcia, które oczywiście, bo to ma cel polityczny, no, żeby go jak najbardziej tam telewizja, podobno ta PiS telewizja ma jakiś film na niego i tak dalej. Propaganda będzie szła, ale to trochę się minie z oczekiwaniami społecznymi. No, ja mogę z Donaldem Tuskiem się spierać i tak dalej, natomiast nie można. To jest tak jak z Lechem Wałęsą. Znaczy, to nie jest miły miś, którego można przytulić i tego. No, to jest twardy gracz, ale który Polskę przeprowadził i to z całą pewnością, jego wpływ był absolutnie najbardziej kluczowy, przez najtrudniejsze czasy. Czyli jako przywódca on się sprawdził w najtrudniejszych czasach. Teraz mówimy o Lechu Wałęsie oczywiście. Tak, o Lechu Wałęsie. I trochę takiej sytuacji jest też Donald Tusk. To znaczy on się sprawdził w różnych sytuacjach, w różnym czasie, lepiej lub gorzej. Czasami byłem z nim w sporze, bardzo powiem, tak jak z Lechem Wałęsą byliśmy w sporze. Ale nie można uważać, że to są ludzie, którzy już, że tak powiem, znikli i w ogóle nie mają znaczenia. W historii ci, którzy mówią to, ich w historii nie będzie, a oni będą. I tak się to skończy. No, ale jest lepiej może niech przestaną te swoje farmazony gadać. Dla pana wielki bohater, niekwestionowana legenda, przywódca, który wywarł no, bardzo wielki wpływ na lata początków tej transformacji, jak pan mówił, przeprowadził nas przez te najtrudniejsze czasy, no ale dla niektórych po prostu osoba, która współpracowała z poprzednim systemem. Wie pani, gdzie ja to mam? Gdzie? To ich głęboko. No ale IPN dlatego mówi, że nie ma tutaj wątpliwości. Wie pani, co mnie to obchodzi? No co mnie to obchodzi? No wie pani, to były lata 70. Ale to jest jednak instytucja publiczna, pani Instytut redaktor, Pamięci każdy Narodowej. Z tych ludzi, którzy to mówią, jakby się znaleźli w tamtej sytuacji, to dzisiaj to są bohaterowie. A wtedy, gdyby się w 70-tych latach samotnie spotkali z całą potęgą komunistycznego państwa, to ja bym ich chciał wszystkich zobaczyć. Daj Boże, żeby mi się to nie zdarzyło, bo ja nikomu źle nie życzę. Więc nic mnie to nie obchodzi. Mnie obchodzi to, jak Lech Wałęsa przeprowadził Polskę przez ten najtrudniejszy czas, czyli stan wojenny i później okrągły stół i później. Przecież ja mam bardzo krytyczny stosunek do jego prezydentury. No mam, ale to nigdy nie spowoduje, że ja Lecha Wałęsę będę uważał za Bolka, a nie wielkiego przywódcę. Nie, on był wielkim przywódcą, bo dzięki temu, że on się sprawdził w najtrudniejszych momentach, to myśmy mogli przetrwać w stanie wojennym, w podziemiu, dlatego że gdyby on się wtedy sypnął, to
Nas by nie było, nas by czapkami nakryli. I myśmy to od początku wiedzieli. I Lech Wałęsa potrafił w najtrudniejszych czasach, potrafił, że tak powiem, zachować się jak przywódca. I mnie to reszta nie obchodzi. Wie pani, oni mówią, że tam są podpisy i tak dalej. Wie pani co? Jedyny podpis, bo ja miałem zasadę, że ja na bezpiece, w milicji, w więzieniu nigdy nie podpisałem żadnego dokumentu. Jestem jednym. To była moja taka prywatna walka z nimi. Mam to nawet na piśmie, bo mam taki z więzienia, że odmówił podpisu z zasady. I to mam napisane w takim kwitku zdania tam depozytu. Natomiast jedyny podpis, jaki ja złożyłem bezpiece, to był podpis z lewego dowodu, którym ja się posługiwałem w podziemiu, na nazwisko Parzyszek. I ja miesiącami, bo właściwie przez cały ten czas, przez te kilka lat, cały czas codziennie na kartce powtarzałem ten podpis. I to mnie uchroniło od pójścia do więzienia, kiedy mnie zatrzymali, nie wiedzą, że to jestem ja, w jednej z takich małych willi na Saskiej Kępie. I byłem świadkiem przeszukania, chociaż byłem jednym z bardziej poszukiwanych ludzi, z moją łączniczką. I wówczas siedzieliśmy, podpisywaliśmy protokoły z przesłuchania, jako świadkowie. I ja się podpisałem nazwiskiem Parzyszek, tak jak był na dowodzie. I oni sprawdzili, było tak podpisane, prawdziwy. Więc niech mi tam naprawdę przestaną opowiadać różne rzeczy. Sam umiem to zrobić. I tak podpisałem, że ubecy sprawdzali i nie rozpoznali. Nie wiem, czy tak było, czy inaczej. To mnie to kompletnie nie obchodzi. W tej części są również pytania od słuchaczy. I jeden z słuchaczy pyta, jak ocenia pan właśnie prezydenturę Lecha Wałęsy w skale od 1 do 10? Lubię Lecha, niezależnie od wszystkiego, na 5. Nie chcę, na 5. Na 5. No bo były tam też pozytywy. Stawki. To nie jest tak, że to była całkowita klęska. No nie, no bez przesady, ale na pewno nie był to błysk. No Lechu mógł się bardziej postarać, ale jak mówię, to był tylko taki epizod. Wie pan, jakby z punktu widzenia mojego jest dużo ważniejsze to, co on robił wcześniej. Ale też trzeba przyznać, że Lechu tam różne miał wypowiedzi, ale on nic nie zrobił, żeby ten kierunek Polski do gospodarki rynkowej i tak dalej obalić. On tego nigdy nie zrobił. Więc znowu, no, Lechu jest Lechu. Kolejne pytanie. Co sądzi pan o tak zwanym NATO bis? Oj, to już drugi raz mnie o to... A możemy zapomnieć? Dlaczego? O tej wypowiedzi? No bo Lech różne rzeczy mówił. No, czasami czyli przejdą do historii. Spuśćmy zasłonę milczenia, tak? No to był też inny czas, więc do słuchacza, jak pan może, to po prostu wspólnie przemilczmy. I ja mam być dla pana taka łagodna i pozwolić na to, żeby pan to przemilczał? Nie, no po prostu nie było to zręczne, ale też trzeba pamiętać, w jakim to czasie było powiedziane, prawda? Bo ja też, to nie wiem, czy pan, czy pani, pan słuchacz, chciałbym panu powiedzieć, że ja byłem w pierwszej delegacji do NATO, Parlamentu Polskiego, która tam pojechała, spotkała się w kwaterze głównej NATO, tam z ważnymi urzędnikami NATO. Byliśmy zresztą w różnych jednostkach też natowskich, między innymi w Norwegii. I naprawdę, rozmowa była taka, że oni naprawdę myśleli, że u nas niedźwiedzie chodzą białe po ulicach. To po prostu było przerażające, co oni tam wygadywali i o co oni nas pytali. I to trzeba pamiętać, że jaką myśmy drogę przeszli. Ta pierwsza delegacja, był tam wtedy Maciek Zaleski, Paweł Piskorski, bo to była taka trochę ekumeniczna ta sądzę, wizyta. Sądzę, że po tych nazwiskach, tak. Ona była przerażająca dosyć, biorąc pod uwagę, że to jednak już było kilka lat po 89 roku. I biorąc pod uwagę to, z czym myśmy się spotkali, z jakimi myśmy się argumentami spotkali, no to można powiedzieć, na tym tle no ta wypowiedź no nie jest taka kompletnie pozbawiona sensu, bo Lech to też wiedział.
jakie tam jest przekonanie. Ale potem wykonaliśmy tą, i trzeba powiedzieć jasno, wszystkie rządy później wykonały tą wielką pracę i wszystkie parlamentarne partie, grupy i tak dalej, żeby to się całkowicie zmieniło. Ja miałem to szczęście, że w dniu, w którym Senat amerykański głosował nad przyjęciem Polski, Węgier, Czech do NATO, byliśmy w Senacie, też z delegacją Komisji Obrony Narodowej ze wszystkich grup politycznych, bo to była taka ekonomiczna grupa, która miała przekonywać w ostatniej chwili, że w Polsce wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych, chcemy być członkiem NATO i popierają to wszyscy w Polsce, bo to była kwestia absolutnie priorytetu bezpieczeństwa. Ja powiem też tak, że wynik był lepszy niż się spodziewano tego głosowania w Senacie. Tam była olbrzymia praca przez Jurka Kośmińskiego, przez ambasadora wykonywania. Myśmy to widzieli. Każdy senator, który jakąkolwiek wątpliwość wypowiedział, Jurek był na telefonie, natychmiast zasypywany miał teleksami od Polaków z całych Stanów Zjednoczonych. Swoje biura zatykały im się teleksy, tam te telefony, bo ludzie uruchamiali, natychmiast było bombardowanie. Jest olbrzymia praca i myśmy to widzieli na żywo, jak to było. No i w momencie, kiedy Senat przegłosował, to już wiedzieliśmy, że jesteśmy w NATO, to tak naprawdę mi chyba pierwszy raz łzy w oczach stanęły z radości. Nie wyobrażam sobie Zbigniewa Janosa, który płacze. Nie wyobrażam sobie. Powtórzenia i radość, bo wie pani, no, czy myśmy mogli wcześniej w ogóle marzyć o tym, że będziemy w tym świecie zachodnim i w tej największym sojuszu wojskowym. No nie. Młodzi ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Młodzi nie zdają sprawy, że to nie było tak, że to samo przyszło. Nie, to była wielka praca ludzi niezależnie od ich poglądów i korzeni. I potrafiliśmy to zrobić. Dzisiaj już to jest niemożliwe. I pytanie jest, dlaczego to? Na to też ja nie mam do końca odpowiedzi. Dlaczego się tak na przykład można zachować, jak wczoraj pan premier? Po prostu tego nie rozumiem. Który zignorował panią prezydent Dulkiewicz, tak? Naprawdę, no żadna walka polityczna, różnice polityczne nie usprawiedliwiają takich zachowań. Bo to po prostu, można powiedzieć, uruchamia. I potem premier ma czelność mówić o tym, że tu zaprasza, że tutaj... No po prostu... Ten rodzaj takiego rozdźwięku między czynami i że tak powiem, gadką jest tak duży, że to po prostu ręce opadają. No ale z drugiej strony była sytuacja, że troje europosłów z Koalicji Europejskiej nie podało ręki premierowi Morawieckiemu. Nie podoba mi się to, ale wtedy, nie pani prezydent, ani nie pani prezydent tutaj, bo ja... Ale premier chyba jest w hierarchii wyżej postawiony, czy nie? Nie, tu? To ona była gospodarzem. On przyjechał do Gdańska, gdzie gospodarzem jest pani prezydent. Oczywiście on jest premierem. Nie ma prawa, ale panie, co to ma za znaczenie? No, wie pani, ja jestem nauczony innych zachowań. Ja jestem też nauczony, że w stosunku do innych ludzi, szczególnie do kobiet, ja po prostu nie mogę się tak zachować. Ja pamiętam, jak dzisiaj... Co powinien był zrobić wczoraj premier? Podejść, podziękować, powiedzieć, że ma inne zajęcie. Ja bym tak zrobił. Niezależnie od wszystkiego. Przecież tam stała prezydent Gdańska i Bogdan Lis, bohater, ten, który podpisywał porozumienia sierpniowe. No i on dopuścił do tego, żeby jego ochrona odepchnęła ich? No co to w ogóle jest? No, jakie to, co, w ogóle gdzie ci ludzie mają taką podstawową kinderszczubę? Wie pani, ja jestem na jednym liście z moim nauczycielem ze szkoły podstawowej, Wiktorem Kulerskim. No jest chyba jedyny taki przypadek, że ścigani jesteśmy jednym listem gończym. I ja do dzisiaj, jak nawet, a czasami chodzę z rękami w kieszeniach, ja mam wyuczone, że ja natychmiast wyjmuję ręce i nigdy nie powiem dzień dobry, no bez wyjęcia. Słusznie. I teraz wie pan, kto mnie to nauczył? Wiktor Kulerski, który chodził akurat, bo ja mieszkałem przy samej szkole, chodził często koło
I oczywiście myśmy się panu Kulerskiemu kłaniali i on zawsze najpierw wyjmował ręce z kieszeni i potem się odkłaniał. I ja to do dzisiaj mam i moja babcia, moja mama mnie uczyły pewnej kinderstuby. Pana premiera chyba nie nauczono, chyba ważniejsze były rzeczy, ale ja mu radzę, żeby... Wie pani, może się zdarzyć człowiekowi zachowanie nie takie. My wszyscy jesteśmy na to podatni. No czasami, ale jest takie magiczne słowo. Przepraszam. Które, przepraszam. Można powiedzieć je, to nie daje ujmy. Nawet politykowi, który jest w opozycji do obecnych władz. To jest po prostu zwyczajne ludzkie zachowanie. I ja jestem wtedy w stanie wybaczyć, dlatego jeśli że ktoś jest w stanie przyznać słowo, do swojej które słabości, rozwiązuje to, wszystkie problemy. To nawet można powiedzieć, że jest silnym człowiekiem. I ostatnie pytanie też od słuchacza. Czy był pan za pełną lustracją i czy jest pan za tą pełną lustracją teraz? Nie. Znaczy mnie to... Znaczy tak, ja nie miałem nic przeciwko temu, żeby te archiwa ujawniać. Nigdy. Natomiast mnie to kompletnie nie obchodzi. To znaczy ja nigdy nie poszedłem do IPN-u po swoje, a przecież wiem, że tam są. No potem się zresztą okazało, że spalone. Ale i to zresztą nie tylko wywiad polski się mną zajmował, bo ja wiem, że się zajmował oczywiście czechosłowacki, nerdowski i no bo ze względu na moje kontakty międzynarodowe oczywiście oni mnie też ścigali. Zresztą niektóre wychodzą. W Czechosłowacji akurat wyszło podsłuch u kardynała Tomaszka, kiedy myśmy byli jeszcze przed rewolucją w Czechosłowacji i cała moja rozmowa z kardynałem Tomaszkiem jest nagrana i przetłumaczona i, że tak powiem, to po latach wyszło. Więc tam to oczywiście w tych archiwach coś jest. Natomiast z jednego powodu mnie to nie interesowało. Znaczy ja wiedziałem, że oczywiście dookoła mnie było bardzo wielu agentów, którzy, prawda, na mnie donosili, pisali raporty i tak dalej, podsłuchy były i tak dalej. Natomiast, wie pani, ja zawsze chciałem pamiętać wyłącznie o ludziach, dzięki którym ja funkcjonowałem tyle lat w podziemiu i w konspiracji, również tej międzynarodowej, gdzie nigdy nie doszło do wysypania się. Nigdy nie doszło do sytuacji, w której agenci by moich ludzi, których ja wysyłałem na granicę, przecież bardzo takich ryzykownych misjach, bo tam naprawdę chodzili z kałachami. Do mnie też mierzyli, do mojego syna na z kałachów wtedy, kiedy zrobiliśmy przecież tylko ekologiczną demonstrację Ratujmy Karkonosze po polskie, po ale polsku po co i po czesku. Że nie, więc jest pan, panie redaktor, nie jest pan dla mnie, demonstracji. Dla mnie niech sobie historycy to badają, opisują, nie mam nic przeciwko temu. Mnie to kompletnie nie obchodzi. Mnie obchodzą ludzie, dzięki którym myśmy przetrwali wspólnie, myśmy doprowadzili do zmian. I wolę myśleć o takich ludziach. Nie chcę chodzić, wie pani, mieć opuszczonych tutaj pęcików ust. Tak, ust, tak, i być wściekły na ludzi, bo po prostu jest coś piękniejszego. Jest wolna Polska, której ja dożyłem. Wielu nie marzyło o tym. Wielu marzyło, a nie dożyło. A niektórzy marzyli i nie dożyli. I dla mnie zawsze jest najważniejsze to, co mówi pani Wanda Traczyk-Stawska. Wspaniała powstaniec, prawda? Kobieta walcząca z karabinem maszynowym. Ja się nie ukrywałem w stanie wojennym. Zresztą u wielu żołnierzakarzyśmy się ukrywali. I ona zawsze mówi, jednak wolność mierzy się tym, czy zdobędzie się ją bez krzyży. Bez krzyży. I my byliśmy tymi, którzy tą wolność zdobyli bez krzyży. Czyli w sposób bezkrwawy. Czyli sposób bezkrwawy, bo oczywiście czasami trzeba było w historii Polski iść na te barykady i pani Wanda, jak trzeba było, stanęła na tych barykadach. Ona zresztą stawała zawsze, można powiedzieć, bo później też, tak, jak trzeba było pomóc, to też stawała. Natomiast najważniejsze, i zawsze mi mówi, wiesz, najważniejsze, żebyście doprowadzili do wolności, ale właśnie bez tych krzyżów. Bez tych krzyży. I to jest puenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Zbigniew Jelas był z nami. Poseł pierwszego Sejmu, tego wybranego jeszcze w częściowo wolnych wyborach i też opozycjonista tej opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.